chciałem dzisiaj opowiedzieć, dlaczego zielone poplony, jeżeli uprawiamy własny ogród, są tak bardzo ważne, aby je uprawiać, zwłaszcza jeżeli nie mamy dostępu do dobrej jakości obornika, o które dzisiaj ciężko ze względu na również zawartość antybiotyków i hormonów wzrostu i różnego rodzaju medykamentów, które są zwierzętom również podawane, a następnie znajdują się w odchodach zwierząt, no chyba że mamy oczywiście dobry dostęp. W każdym razie, teraz mam takie szczęście, że znajduję się na polu faceli. Polu faceli, które kwitnie teraz w listopadzie jeszcze. No jest to zasiew, który powiedzmy powstał jakoś mniej więcej w sierpniu. No zaraz pokażę jeszcze inne rośliny poplonowe. Akurat facelia jest taką rośliną, która nie należy raczej do żadnej, należy do rodziny ogórecznikowatych. No i tak się składa, że jest pod tym względem bardzo dobrą rośliną poplonową, ponieważ żadna roślina uprawna, tak typowo uprawna, jak no powiedzmy marchew czy ziemniaki, nie należą do tej samej rodziny co facelia. W związku z tym ta roślina nie stanowi zagrożenia przenoszenia patogenów, kumulowania się ich w danym miejscu w glebie dla przyszłych potem roślin uprawnych. Natomiast no przede wszystkim jest to wybitnie miododajna roślina i piękna. Z tego względu też ją warto rozważyć w uprawie na poplon. Znajduje się w pierwszej piątce miododajnych roślin, które w Polsce można uprawiać. Jest bardzo odporna na suszę. No owszem, jej przyrost nie jest aż tak spektakularny może, jeżeli chodzi o masę zieloną, która potem stanowi źródło azotu dla gleby. Jednakże jest to przede wszystkim roślina odporna właśnie na suszę, piękna, potem też łatwo może się sama rozsiewać, jeżeli doprowadzimy do zawiązania dojrzenia nasion, więc potem możemy mieć darmowy poplon. W każdym razie takie właśnie rośliny poplonowe siejemy po to, aby spowodować, że z głębokich pokładów ziemi wydobędziemy poprzez korzenie tych roślin różne cenne minerały, które potem po ewentualnie przekopaniu bądź po prostu ścięciu i pozostawieniu do naturalnego rozkładu tej rośliny spowodują, że będziemy mieli łatwiej dostępne te składniki wszystkie odżywcze dla roślin, które potem chcemy potem uprawiać. No taką facelię faktycznie można albo ściąć, pozostawić do rozkładu, albo przekopać w ogrodzie. No, żeby ten rozkład nastąpił szybciej i pod ziemią, jednakże no, wszystko ma swoje wady i zalety. Odnośnie faceli jeszcze można wspomnieć, że jest również często uprawiana na pasze dla zwierząt. No jeżeli ktoś ma, to również może dać kurom czy królikom taką zieleninę, no ale to pewnie rzadko się zdarza. No jest w każdym razie piękną rośliną, którą warto mieć w kolekcji swoich poplonów. Poplony gromadzą, podsumowując, poplony gromadzą azot częściowo z powietrza. No w przypadku właśnie faceli ona ma tą zdolność, bo ogólnie rodzina ogórecznikowatych, no między innymi też ogórecznik, mają tę zdolność. Co ciekawe, że również współpracują z bakteriami, powstają brodawki bakteryjne na korzeniach i dzięki temu ten azot jest związany i również przybywa tego azotu w danym miejscu w glebie. Oprócz azotu dostarczanego do gleby dzięki rozkładającemu się poplonowi,
Dostarczamy po prostu również materii organicznej, dzięki której gleba staje się bardziej zasobna w wodę, ponieważ to właśnie ta próchnica, między innymi, podobnie jak na przykład też z opadłych liści, czy ogólnie roślin pozostawionych w danym miejscu, no, rozkłada się i stanowi potem część tej ciemnej warstwy humusowej gleby. Właśnie też na tych korzeniach tego poplonu żyją również bakterie, które biorą, no i oczywiście grzyby, które biorą udział w uwalnianiu się kwasów humusowych i uwalnianiu się substancji dostępnych z tej nieorganicznej jakby części ziemi, tej części, że tak powiem, skalnej, tak? Z części strubinek piasku, to właśnie dzięki żyjącym bakteriom i grzybom w glebie one częściowo również stają się łatwiej dostępne dla roślin. No i tutaj jestem teraz przy grządce już mojej uprawy. Grządce mieszanki poplonowej. No i mamy tutaj kilka tematów do wzięcia pod lupę. No, po pierwsze rzuca się w oczy bardzo bujne żyto. To tutaj ta grządka była wcześniej nawożona jeszcze obornikiem, więc ta grządka jest bardzo bujna w tym momencie z tym poplonem. Dzisiaj w nocy był już taki bardzo bliska zeru temperatura. Przestraszyłem się, że może był przymrozek, ale jednak nie. No, mamy jeszcze piękne kropelki rosy. No to jest po prostu kosmos. I chociażby z tego powodu też poplony warto mieć, bo można je podziwiać i stanowią taką piękną zieloną masę, kiedy wokół jest już martwy brąz tak naprawdę na roślinach. Widać też tutaj łubin wąskolistny, który pięknie kwitnie i może zaraz przyciągnie też jakiegoś trzmiela. Jest też również rośliną miododajną. Ale co najważniejsze, po prostu jest to wybitnie azotująca glebę roślina. Jej korzeń potrafi sięgać, no tak w praktyce, nawet ponad metr, półtorej metra w głąb ziemi. I bardzo nadaje się w miejsca, gdzie mamy glebę ciężką, również może nam trochę ją spulchnić. Te korzenie pozostawione w glebie nawet na zimę, potem ulegające rozkładowi, napowietrzają bardzo tę glebę, tak? Bo stanowią taki po prostu korytarz powietrzny w głąb ziemi. Dżdżownice potem następnie przychodzą, między innymi zjadają te części martwych korzeni, robią odchody i mamy najlepszy nawóz. Najlepszy nawóz, który daje nam potem organiczne jedzenie. No i łubin jest chyba najbardziej taką wiążącą azot z powietrza rośliną poplonową, którą mamy. No obok również wyki, koniczyny, czy jeszcze kilku innych. Podobnie zresztą również jak tutaj widoczny bób, który także ma takie właściwości. No bób może nie jest typową rośliną poplonową, jednakże może być. Widać też wykę ozimą, to są jej liście. No i wyka też jest z rodziny motylkowatych, ona również wiąże azot, potem jest pięknie kwitnie na fioletowo-różowo. I również jest to roślina, tak w ramach ciekawostki, którą można karmić zwierzęta paszową, powiedzmy. W tej mieszance mam tutaj też nawet słonecznik. Słonecznik jest bardzo żarłoczną rośliną, jeżeli chodzi o pobór składników odżywczych z ziemi. No ale jeżeli w tej postaci byśmy ten popląd ścieli, to będzie to idealny moment właśnie, żeby stworzyć taką zieloną ściółkę, pozostawić ją do rozkładu, bądź jeżeli chcemy przekopać, no to przed już raczej wiosną, przed samym siewem, wtedy ma to sens, ponieważ zostawianie gleby gołej na zimę to jest taki mit, który często wśród osób starszych dalej
funkcjonuje, że w ten sposób się pozbywamy patogenów, tak, na ostrą skibę pozostawiona ziemia. Nie, no to jest po prostu największa głupota, jaką możemy zrobić. Przyczyniamy się w ten sposób po prostu do erozji gleby, tak? To jest oczywiste, że gleba goła, przyroda nie znosi pustki. Gleba goła będzie narażona na wiatry, na deszcze, które będą w trakcie suszy wiatry rozpylać tą ziemię na całą okolicę, będą ją i tak naprawdę, będzie tam jej tej ziemi ubywać, a deszcze będą nadmierne spowodowały spłukiwanie tej gleby i równocześnie też jałowienie tej gleby. Natomiast gleba, gdzie roślinność w danym miejscu jest, no ta gleba żyje, tak? Bo na tych korzeniach, na tych roślinach żyją bakterie i grzyby, które podtrzymują życie. Ta gleba wtedy jest miejscem bytowania różnego rodzaju owadów, które również nam sprzyjają. O, tutaj rusałka admirał na onętkach kosmosach ciągle się znajduje. No, notabene kosmosy bardzo długo w tym roku się trzymają. Mają właściwości, co ciekawe, antyfibrogenne, zapobiegają zwłóknieniom tkanek, więc w ogóle nadają się super w fitoterapii wschodniej, zwłaszcza się stosuje do różnego rodzaju zapobiegania bądź zwłóknieniom, no chociażby piersi u kobiet, ale no to są już konkretne protokoły do zastosowania. W każdym razie, wracając do tematu, poplony, oczywiście wracając do żyta, tak, mojego króla zimowych poplonów, to muszę dodać, że poplon właśnie z żyta jest moim najbardziej popularnym, najczęściej go stosuję, jest po prostu też najtańszym. Kilogram nasion żyta kosztuje bodajże 3 zł. I żyto zapobiega bardzo wzrostowi niepożądanych przez nas roślin, tak zwanych spontanicznych, tak zwanych fastów, po prostu wydziela w korzeniach substancje, które ograniczają wzrost innych roślin. Więc jeżeli mamy zachwaszczone mocno grządki, na przykład z perzem nawet, to warto wysiewać taki poplon i ograniczamy w ten sposób wzrost innych niepożądanych roślin. Tutaj jeszcze krótkie spojrzenie na mieszankę poplonową, w tym przypadku konkretnie groszek siewny, który nawet zawiązał owoce. Zaraz spróbuję. Pycha, słodziutkie, także nawóz, a jednocześnie można coś uskubnąć do sałatki, czy po prostu do skrupania. Który tutaj przykładowo doprowadziłem aż do kwitnienia, jest po prostu gorczyca. No jak widać, przyciąga jeszcze różnego rodzaju miłośników. No i bardzo dobrze, bo oprócz tego, że korzystam z tej rośliny ja, korzystają też jeszcze owady, a o tej porze już niełatwo o różnego rodzaju pożytki. Gorczyca jest o tyle ciekawą rośliną, że działa bardzo fitosanitarnie, zapobiega rozwojowi nicieni w glebie, nicieni, które mogą atakować nasze zwłaszcza warzywa korzeniowe, jak marchew, buraki, i powodują wgryzanie się w korzenie i utrudniając pobór składników pokarmowych tym roślinom. Więc w ogóle tak samo gorczyca, jak i też aksamitka, która też jest tutaj widoczna. Aksamitka, w ogóle świetna roślina, ale o niej może więcej innym razem. Również ma to działanie wybitnie fitosanitarne, bardzo ogranicza wzrost bardzo ogranicza wzrost właśnie nicieni. Natomiast świetnie też się nadaje potem na przekopanie, bądź po prostu pozostawienie na rozłożenie się tej ściółki i wzbogacenie gleby w materię organiczną. Jeżeli chodzi o kwiaty gorczycy, one są jadalne, doskonale nadają się jako dodatek do sałatek. Mają bardzo taki słodkawy, słodko-pikantny, rzodkiewkowy, pieprzny smak. Podobnie zresztą jak
jak rzepak, który też tutaj mam. I rzepak również nadaje się na poplon i jest to poplon również o zimę, bo rzepak nam nie zmarznie. On może być aż do kwietnia następnie przekopany na przykład i przed wysiewem powiedzmy jakichś warzyw. Natomiast gorczyca najlepiej, żeby, jeżeli chcemy faktycznie, żeby skupić się na przyroście próchnicy w glebie, no powinna ona być przekopana jeszcze zanim zacznie kwitnąć, ponieważ no te moment, kiedy już kwitnie, powoduje, że mamy tutaj już takie jakby powiedzmy lekkie zdrewnienia, ta łodyga po prostu będzie się gorzej rozkładać. No też się będzie rozkładać, ale nie ma tej masy takiej zielonej, łatwo dostępnej dla roślin od razu, niż jak gdybyśmy w młodej postaci ją przekopali lub ścieli. No i piękne tutaj łobiny również się prezentują. Tak jak wspomniałem, wybitnie azotodajna roślina. Jeżeli nie mamy dostępu do obornika, no to mamy możliwość zasiewu zielonych poplonów i to nas w dużej mierze uratuje. No bo wiadomo, że jeżeli dużo z gleby chcemy wyciągnąć, no to jednak też trzeba jej coś dać, więc taki system, gdzie stosujemy te międzyplony, bądź poplony, bądź przedplony, jest konieczny, żeby utrzymać glebę zdrową, a nie doprowadzać do jej wyjałowienia. No musimy gospodarować mądrze, tak żeby zapewnić wręcz przyrost masy organicznej w glebie. Wtedy gleba będzie nam się odwdzięczać pięknie. Nie byłbym sobą, jakbym nie dodał, że taką gorczycę również można wykorzystać do zrobienia różnego rodzaju okładów na bolące stawy na przykład, na różnego rodzaju opuchlizny, ponieważ działa ona silnie przeciwzapalnie, działa bakteriobójczo, działa również pierwotniakobójczo. Wszystko to ze względu na wysoką zawartość siarki. No i ona też po części przyczynia się na przykład do aktywizacji mieszków włosowych, ukrwienia mieszków włosowych, pobudza krążenie w mieszkach, stąd też gorczyca, olej gorczycowy bywa wykorzystywany również w różnego rodzaju kuracjach przeciwko nadmiernemu wypadaniu włosów, raczej na tle nieandrogenicznym, no i przede wszystkim ogólnie właśnie w kosmetyce sam olej, również ze względu na właściwości swoje, również lekko rozjaśniające, ale przede wszystkim też przeciwzapalne. Same liście też można zjeść i nadają się świetnie na przykład na zrobienie pesto. Pesto takie bardzo rzodkiewkowe, bardzo pieprzne, podobnie jak pesto na przykład z liści rzodkiewki czy pesto z rukoli, czy z rokiety siewnej, czy z musztardowca. Albowiem wszystko to są ta sama rodzina krzyżowych, kapustnych, rodzina najzdrowszych warzyw, które możemy spożywać.